W kościele księży jezuitów przy ulicy Świętojańskiej można pomodlić się przed odrestaurowanym obrazem Matki Bożej Łaskawej, patronki Warszawy. Prace konserwatorów trwały ponad rok. Obraz pochodzi z XVII wieku i jest barokową interpretacją łaskami słynącej Madonny z Fanzy we Włoszech, odwracającej gniew Boży od ludzi. Obraz przywiózł do Warszawy nuncjusz apostolski Jan de Torres w 1651 roku jako dar papieża Innocentego X dla króla Jana Kazimierza w przeddzień bitwy pod Beresteczkiem. Zdecydowano się na konserwację, zostały usunięte przemalowania, ale po usunięciu przemalowań, to zresztą wykazały zdjęcia rentgenowskie, brakowało ponad 30% warstwy malarskiej, którą trzeba było zrekonstruować i to zrekonstruować nie mając żadnych jakby materiałów porównawczych, ponieważ jest to przedstawienie oryginalne. To przedstawienie Matki Boskiej stało się wzorem dla innych przedstawień Matki Boskiej Łaskawej w innych miastach i w różnych okresach. Najświętsza Maryja Panna Łaskawa, trzymająca w dłoniach połamane strzały gniewu Bożego, stała się w XVII wieku patronką stolicy. W obecności króla nuncjusz apostolski koronował ten obraz koronami ufundowanymi przez miasto. To jest pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej w Polsce, wcześniejsza o 61 lat w stosunku do koronacji papieskiej, która miała miejsce na Jasnej Górze. W czasie oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku zapaliła się kopuła nad Wielkim Ołtarzem. Po raz drugi kościół płonął w Powstaniu Warszawskim, a w grudniu 1944 roku Niemcy wysadzili kościół. Obraz Najświętszej Maryi Panny Łaskawej ocalono, zamurowano go w piwnicy Archiwum Akt Dawnych, a później przewieziono do Walendowa. Z inicjatywy księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego obraz został oficjalnie uznany przez Stolicę Apostolską za słynący łaskami i ukoronowany.